Po koncercie zespołu Apteka tym razem przyszła pora na koncert zespołu KSU. Gdzie? Tu, oczywiście, w Czterech Różach dla Lucien. Panowie z Bieszczad swoją wieloletnią działalnością przyczynili się do rozwoju muzyki punkowo-rockowej w latach 80. i 90. tutaj u nas w Polsce. Ich barwne życie i twórczość zaowocowała 8 płytami, ale również niemałym gronem wielbicieli, których to nie zabrakło 12 marca właśnie w Czterech Różach. Za chwileczkę materiał z tego koncertu i rozmowa z artystami, ale wcześniej jednak chciałbym was jeszcze zaprosić na dwie imprezy. Jedna z nich odbędzie się już za 1,5 godziny w Czterech Różach. Jest to koncert grupy 40%. Folk irlandzki, bardzo coś miłego i przyjemnego. A nieco później, bo 22 marca, odbędzie się koncert Romana Kostrzewskiego. Jest to lider legendarnej grupy Kat. Jeszcze raz przypomnę, 22 marzec tutaj w Czterech Różach dla Lucien, godzina 20. Mam nadzieję, że na tym koncercie spotkamy się wszyscy wspólnie i no, przeżyjemy kilka wspaniałych chwil. Także już teraz KSU i rozmowa z artystami. Zapraszam. Za początek taki swój, uważacie, nie wiem, moment wydania swojej pierwszej płyty, czy to było dużo, dużo wcześniej? Dużo, 10 lat wcześniej, dokładnie. Czy to było... Płytę nagraliśmy w 1988 roku w studio w Rzeszowie, w Wersce. Kapela istniała od 1977 roku, tylko nazwę przyjęliśmy w 1978 KSU, bo takie akurat rejestracje się pojawiły samochodowe nowe. I stąd to nazwa, rozumiem. Tak, wpadłem na taki pomysł, żeby zespół nazwać tak i tak już zostało. To był ten moment, kiedy wysłaliście list do Radia Wolna Europa? To ja już to codziennie powtarzam wszystkim listem. Czyli tak. Tak. Czyli tak. Panowie, gdybyście się dowiedzieli, że wczoraj dostaliście Fryderyka, jak byście odebrali tę nagrodę? Przyjęlibyście ją? Z Ciczką rozmawiali na ten temat. Oglądaliśmy taki program u mnie, co nie, Top Trendy. I jak żeśmy zobaczyli tych wszystkich krawaciarzy, to żeśmy stwierdzili, no przecież tam nie ma sensu jechać. To jest jakaś idiotyczna impreza, która wcale nie mówi o popularności muzyków, tylko o sprzedaży płyt i nośników. A taka jest prawda, że firmy fonograficzne często wypychają nośniki w komis do różnych firm i hipermarketów, po czym jest zawyżona niby sprzedaż danych nośników. To jest kompletne oszustwo, kompletne bzdury. Po drugie, dużo zespołów wycofuje się z ZX czy ze SPAF-u, bo te tantiemy są bardzo wysokie i myślę, że chyba byśmy się, ja nie wiem, bo to Siczka jest liderem, on powinien się wypowiedzieć, ale chyba byśmy się nie pojawili. Dla mnie to jest błazenada, w ogóle Fryderyka powinno się przydzielać muzyką, którzy grają klasykę, a nam powinni przydzielać na przykład Jimmy'ego. No tak, I to jest miłe, jakbym coś taką nagrodę dostał. I Jimmy'ego byś odebrał, i Jimmy'ego bądź Ozzy'ego byś odebrał z miłą chęcią. Tak. Ale no, dla mnie to jest poniżenie Fryderyka. Czyli nie dziwicie się Kazikowi, że nie odbiera tych nagród od ładnych paru lat, chyba już 5 tam czekają nie na dziwię się Kazikowi. Kazik nie jest głupi.